Witam Was serdecznie w kolejnym live z Runes of Magic. Dzisiaj porobimy sobie dalej misję, ewentualnie jeszcze jakieś dzienne czy coś sobie zrobimy. Znaczy z misjami to na razie stanąłem, bo tutaj nie wiem jak to zrobić, co tu zrobić. Co kliknąć? Bo mam przekonać króla smoków ognia. Widzę, żeby tutaj coś... O, pojawiły się misje tutaj już dzisiaj. Pięknie. Wczoraj tego jeszcze nie było. Dzisiaj już są i to mnie bardzo cieszy. Dobra. Gdzie ja tu w ogóle na tej mapie jestem? Miałem być przy... A, tutaj. Tak jest. Płonąca świątynia. Zgadza się. Okej. Więc... Co? Tutaj chyba już nic więcej do zrobienia nie mam. Treść misji. Zdaje się, że przepowiednia króla... Musimy przekonać króla smoku, żeby przestał zużywać zgromadzoną energię. Dobrze, chyba mogę już wyruszyć. Przygotowania skończone. Postaraj się nie zaleźć mu za skórę. Mam nadzieję, że gra według zasad. No i tyle. Więc nie mam pojęcia, co tu mam zrobić. Ani z jednym, ani z drugim się nie da pogadać. Nie widzę tutaj żadnych rzeczy, które mógłbym przesunąć, coś tam z nimi zrobić. Widzę jedynie tutaj pogromcy żywiołów. Ciekawe i dziwne zarazem. Co ja tutaj mogę zrobić? Niewiele. No to ja mówiłem, niewiele tutaj da się zrobić. Muszę go przekonać, żeby nie ogarniał tutaj tyle energii w tą babkę, czy coś, nie wiem. No trudno. Może po prostu... A. Jestem gotowy, ruszajmy. He. Ale jestem głupi. A raczej wczoraj już byłem na tyle zmęczony, że nie pomyślałem o tym. Okej, okay, Morok. Randir, pospiesz się. No jestem. Król smoków ognia. Wy śmierdziele. Musisz przestać wchłaniać swoją siłę. Smok światła potrzebuje teraz twojej pomocy. On? Smok ognia użyć część swojej siły. Mocy strachu Kolanda został uwięziony w sanktuarium przez króla smoków. Mów, niech usłyszę, cóż to chcesz powiedzieć. Czy to prawda? Dlaczego mam ci wierzyć? Królu ognistych smoków jest, myślisz, że w taki sposób udał ci się? Oczywiście nie musisz nam wierzyć. Szybko, jak król smoków ognia poznasz prawdę? Dobrze, oszczędzę was na razie. Król smoków jeździ na koniu. Powiedz Benkele Mesowi... Ble, ble, ble. Szkoda, że to się tu nie pojawia, ta rozmowa, bowiem z chęcią ją sobie jeszcze raz przeczytał. Bo nie wszystko mi się udało przeczytać. Trudno się mówi.
No. To nawet dobrze, że Król Smoków Ognia jeszcze do końca nie wydobrzał. Przynajmniej w ten sposób Mrocznemu Smokowi trudniej będzie wykryć obecność Króla Smoków Ognia. Dobrze mówię? Może i tak. Wszystkich pokrzepił powrót Króla Smoków Ognia do zdrowia, lecz gdy my świętowaliśmy Mroczny Smok, znikł nam z oczu. Randir, musisz się pośpieszyć. Najpierw udam się do Kargata, aby zdać mu raport z ostatnich wydarzeń. Ty już wypełnisz swoje obowiązki, dołącz do nas jak najszybciej. Oczywiście tak też zrobię. Wybawca Patrasa, porozmawiaj z Salandrem. Dobra, trzeba stąd się zbierać. Jak najdalej. Od wszystkich tych tutaj, bo nie mam zamiaru się teraz bić z nikim. Bo wolę tam dojechać. Im szybciej, tym lepiej. Tylko... to chyba nie tu. Znaczy, to tu... Żeby polecieć tam dalej. Tak, bo z nimi nie ma co gadać. Ups, miałem nie skakać, to bym nie dostał tyle. A, dobra. To tylko 1600 obrażeń, co to jest. Nic. Mur Patrasy. Patrasy. Płonące pustkowia. Tu jest. Tak, tu jest. Tu jest, tu jest, tu jest. Obóz, więc... Jesteśmy prawie na miejscu. Tak przy okazji coś sobie sprawdzę. Bo tu chyba jest... nie, chyba tylko na pewno jest pokojówka, bo widziałem. Oj, nowe misje się pojawiły, których nie było wcześniej. Oddziały sojuszu są najsilniejsze na linii frontu wściekłego kła. Jeżeli strażnicy spróbują zaatakować oddział lub przebić się przez obronę, zostaną przerobieni na złom. Lessard błyskawica przemawia z dumą. Pojawia się coraz więcej strażników, z którymi są coraz większe kłopoty. Kiedy je niszczymy, złom zawala nam drogę. Jeśli to się nie zmieni, będzie ich tylu, że płyną na efekt bitwy. Dopiero co tu przybywasz, prawda, rycerzu? Mógłbyś udać się, że jesteś tu od dawna i pomóc mi uporać się ze złomem. Myślę, że dam radę. Jak tylko mam złom pozbierać, to spoko, nie? No. Pozostałości strażników mam 10 zebrać. No i spoko. Wilczy kieł Sonocha. Kapitan chce, byśmy dokładnie się przygotowali przed wyruszeniem na kolejną ekspedycję. Niestety wiele naszych wozów ze zbroją zostało uszkodzonych podczas powrotu z płonącego pustkowia. Nie nadążamy ich naprawiać. To zadanie przekracza nasze siły. Nie dość, że nie mogę ruszyć na plac boju, to jeszcze ciągle muszę naprawiać a to tamto. Chcę być wojownikiem i osobiście poprowadzić natarcie. Wilczy kieł Sonchy zgrzyta zębami i mamrocze coś pod nosem. Mój przyjaciel Sonis Manton poszedł poszukać ekwipunku, ale od dawna nie mam od niego znaku życia. Co za koleś. Nieważne. Dość na ten temat. Pomóż mi, rycerzu. Mam tylko kilka prostych zadań. Poszukaj pod drzewami gigantycznego szarego drewna i wydobądź twarde, żelazne bloki w pobliżu klifu. Potem zdobądź skóry ognistych mrówkojadów. To będzie następny etap naszego planu. Nie mamy ani chwili do stracenia. Okej, okay, kolejna tutaj jakaś misja na zbieractwo i walkę.
i zastanawia się, dlaczego mówią mi rycerzu, skoro jestem druidem, magiem, strażnikiem, ale nie rycerzem. Ostroszpon Saik. Hej, ty! Czy nie mówiłem ci, że masz natychmiast wyruszyć z dobrami? A ty tam? Przetrzymywanie jedzenia na słońcu nie służy mu dobrze. Dlaczego nie jest jeszcze w nawozie? Ostroszpon Saik dyryguje swoim zespołem. Nagła misja ratunkowa. Dobrze, to mamy. Co jeszcze tu mamy? To nie jest chyba ta część obozu, która mnie interesowała tak naprawdę. Tu jest jakiś ten wędrujący ogromny pogromca. Faktycznie poszedłem nie tam, gdzie chciałem, ale tutaj też misje są, więc zabrałem przy okazji. Popatrzmy, gdzie ja jestem. Tu jestem, no właśnie, a ja bardziej tam, tutaj potrzebuję się dostać, czyli w tamtym kierunku. No dobrze. A tym, co się tu stało? Ranilimoni. Dobra, mrówkojady mam pozabijać, więc możemy po drodze sobie coś tutaj. Kochający zarodnik. A jeszcze z Urchidonu. No coś tak to. Tutaj mamy kolejne. To mam pozbierać. No dobrze. Dobrze, dobrze. No to będziemy robić sobie po kolei tak jak leci i już. Zobaczymy, co z tego będzie. Trzeba przyznać, że dosyć mocny ten pancernik. A w zasadzie mrówkojad ognisty, a nie pancernik. Dobra, skóra ognistego mrówkojada. Potrzebujemy 8. Czyste czarne rudy żelaza. I jeszcze tylko jedna. Zbieraj. No widzę, że tak troszeczkę tutaj to się posunęło. Już prawie połówkę mamy. Ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewięć, dwadzieścia. Tak jak myślałem, że jest 20. 10 to będzie połówka. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tutaj jest dokładnie połówka w tym miejscu. 10, czyli 2,5 takie. 2 i troszkę w sumie to 1/3. Będziemy przy połowie potrzebnych punktów doświadczenia. Potrzebny punkt doświadczenia na następny level. Dałoby się skoczyć do gildii.
ogromny kawałek szarego drewna. 4 sztuki potrzebujemy. Tak się zastanawiam, czy ja w dobrym kierunku idę, ale chyba tak. Trawę. No trawy jest, niestety tutaj nie mogę nazbierać się i nie mam takich możliwości przerobowych w zielarstwie niestety, bo tylko 50 level, albo aż. Ile jeszcze? Jeszcze 5. 5 mrów kojarów. Przeszkoda. No tu nie widzę żadnej przeszkody, ale cóż. Okej. O, nie ma skóry, serio. Już liczyłem, że będzie z każdego. No to nieładnie. Bardzo nieładnie. To powinienem zjeść. To mnie interesuje atak magiczny. Tum-tudu. Jeszcze 4 mrówkojady i 2 razy gigantyczne szare drewno. Kolejny mrówkojad, jeszcze 3. 3 mrówkojady, 2 razy drewno, w zasadzie to już tylko raz, bo teraz zbiorę. No i kolejną misję będę miał gotową. Potem mamy karmić głodnego wojownika i wylecz rannych wojowników. A tych, co tam byli, tak? Co się tak zastanawiałem, co im jest. A ja sobie poszedłem dalej. Fajnie, nie? No bij, zabij. Zgiń, przepadnij. Pyk, pyk, pyk. Piąteczka, czwóreczka, jedyneczka. I trójeczka z fireballem. I strzała ziemi. I jeszcze raz strzała ziemi. I kolejne czwóreczka i trójeczka. I koniec. Padł. Okej, jeszcze 2. Tutaj pewnie już będzie. Tak jest. O, i od razu się pojawił tutaj mrówkojad, no to pyk mu, pyk, 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 pyk. No. Skórę mamy, ten piękny.
Jeszcze jeden mrówkojad mi potrzebny i już widzę. Już widzę. Mam cię, zjem cię. Albo i nie zjem. I tak naprawdę to skórę potrzebuję. Okej, okay, no to mam wszystko do misji. Dobra, no to wrócę się, niech będzie. Wrócę się szybciutko do tych rannych, zobaczę, czy to o nich chodzi, bo to bliziutko jest. Tak jest, o nich chyba chodziło. Dobrze. A, boli głowa. No to co, że boli? O, wszystko przez nagłe zniknięcie Leonin. To chyba nie o nich chodziło. Dobra. A oddam misję, co tam? W sumie. Czemu nie, nie? Jestem już blisko. To mogę ją też oddać od razu. Brygada sp... A to nie tu. Wydawało mi się, że... A tu jest. Wilczykieł sonach. Sonchy. No i kolejną misję nam daje. Pięknie. O, jak super! Za jedną misję 3 miliony! Pięknie. To dlatego tak szybko teraz to podskoczyło. W końcu. W końcu! A przy okazji sobie zobaczę misja dzienna. Misja dzienna jest na który level? Czy jak jej nie wezmę, to się nie dowiem. Naprawa pojazdu pancernego. A wezmę i zobaczę przy okazji, jak to misja się wykonuje. Jest ona na level 81. Pięknie. Pięknie. Jeszcze tylko będzie super, jak znajdę tutaj kogoś do pokojówkę po prostu. Zaginiony przyjaciel. Mój przyjaciel Sonis Manton jest leniwy, ale nie porzuciłby od tak pracy w tak ważnym momencie. Od dawna go nie widziałem. Zaczynam się o niego martwić. Podobno wielu towarzyszy, którzy ruszyli drogą na zachód, padło ofiarą jakichś dziwnych postaci. Czy masz chwilę, żeby sprawdzić, co się tam dzieje? Mam nadzieję, że mój kumpel po prostu uciął sobie drzemkę. Za wielu przyjaciół już straciłem, nie chcę, by zginął kolejny. No, pięknie. A za to misję tylko... Milion dwieście. 400 tysięcy, ale to i tak jest lepiej 400 niż wcześniej. Za dzienną było 300. Gdzieś tam było 300 coś. Tu jest 1 200 000. 1 200 000. To dlaczego tu dostałem 3? Jakiś bonus chyba mam. Nie, zwiększa na łup. No to nie wiem. Nie wiem, ale podoba mi się, że mam bonus jakiś do pedeków razy 2. Chyba, że dzisiaj są pedeki razy 2. Zaraz to sprawdzimy, bo to chyba tu będzie napisane. Gdzieś potężna gasza z kamienia many. Okej, okay, codzienne bonusy, codzienne... A, właśnie, to też mi się przydało zobaczyć. Bo dzisiaj była aktualizacja w Romku, więc pewnie jakieś nowe coś dzisiaj wskoczyło. A jak to są bonusowe punkty, to ja tam się bardzo cieszę. O, zniesienie przypisania dostałem. Pięknie. Odbierz swoją nagrodę. Gdzie ją mam? Gdzie ja te nagrody mam odbierać tak naprawdę, bo nie wiem. Czy ja je dostaję od razu gdzieś, czy jak? Jakiś bonus na diamenty by się przydał, może bym kiedyś kupił coś. Niekoniecznie teraz, bo tak... Ale po wypłacie, kto wie. Dobra, niby dostałem tutaj bonusy. I co?
Zniesienie przypisania mam 3 i chyba tak miałem, chociaż nie jestem pewien. Nie jestem pewien. Dobra, one moment please, za chwileczkę wracam. Dosłownie za momencik. Dobrze, dobrze. Co my tu mamy jeszcze do zrobienia? A może przejdę tutaj szybciutko? Handlarz i poszukam, czy tu gdzieś jest jakiś ktoś, to jest koniuszy. Kapitan Alice. A pogadam sobie z nim. Lomond Jude. Wysłaliśmy badaczy we wspólnoty Alice na linię frontu wściekłego kła, aby przeprowadzili badania na temat Ognia Nadziei i strażników. Wygląda na to, że mają wyniki. Gorzej, że zawierucha wojenna jest coraz bliżej i martwię się o bezpieczeństwo badaczy. Możesz sprawdzić, czy wszystko z nimi w porządku? Muszę zostać tutaj i pokierować badaniami. Straciliśmy kontakt z czworgiem badaczy. Nazywają się Sandy Love, Anderson Callis, Nate Monrold i Fanny Mans. Jesteś naszą jedyną nadzieją. Cóż, jak zawsze, tak bym powiedział. Jestem zawsze ich nadzieją. No cóż. Na razie nie znalazłem tu nikogo, kto by mógł być pokojówką. Szkoda, bo wiecie, pokojówka jest przydatna, bo zawsze mogę sobie podmienić klasę postaci. Czyli zrobić misję, przełączyć klasę, oddać inną klasą, podrzucić sobie tam level w innej klasie i byłoby super, nie? A tak, no cóż, niewiele tu mogę. Handlarz bronią, a może znajdę coś. Linia frontu. Albo i nie znajdę. Dobra. Jestem tu. Potrzebuję na lewo. Na lewo. Ogromny kawałek szarego drewna. Ale to już zrobiłem chyba. Naprawa pojazdu pancernego gigantycznego. Widoczne szare drewno. Co? Okej, to naprawiamy te wozy, nie? Leczące medykamenty. Czyli to jednak jest do naprawiania. Po prostu było to potrzebne, żeby tam wyleczyć jakichś tych żołnierzy. Taką misję mam. Dobra, no to jakieś lekarstwa mamy. Gdzie to teraz trzeba zanieść? Do tych tam, co byli? Z tymi bólami głowy, co się tam skarżyli? Ból głowy, co tam? Boli. Dobra, no. Nie ma wyjścia, trzeba to ogarnąć.
Głodny wojownik, o. Chyba miałem kogoś nakarmić też, nie? Pozostałości strażnika to sobie pozbieramy. Tutaj mamy trzy. Kolejne. Kupa złomu. A złom można przetopić, z tego zrobić jakąś broń fajną. Nie? Tak mi się wydaje. Ja bym się tam na ich miejscu cieszył, że mamy jakieś metale. To chyba dosyć solidne, skoro to działa. Chodzi, bije. Celtias na świecie. No cóż. Z chęcią bym kupił po rozsądnej cenie. Tylko nie pamiętam, jak to w ogóle tutaj to leciało. Jak tutaj się sprzedawało. Przeważnie to ja sprzedawałem chyba diamenty. Albo kupowałem. No teraz nie jestem pewien. Dobra, jeszcze jedna część i mamy misję gotową. I zaraz się dowiemy, czy dziś są podwójne punkty doświadczenia. Ja tylko znajdę tego, kto mi dał tą misję. Mamy go. Lessard. Tak, 1 200 000. Kończymy. Haha, haha. Pięknie się trafiło, bo mamy podwójne punkty doświadczenia. Trzeba wykorzystać ten dzień dzisiaj, bo jutro już tego nie będzie. Dobra, no to w takim razie już wiem, co trzeba robić. Jak najszybciej, jak najwięcej misji. Dzisiaj. No i w ten sposób też to, co żeśmy stracili przez na przykład... śmierć. Możemy w jakiś sposób odrobić, o tak to powiem. Czemu się tutaj w tej mapie gubię? Ja potrzebuję iść tam na wprost. Czyli mam jakąś tu alternatywę póki co. Ciekawe, czy za walkę też za podwójne punkty doświadczenia. Zaraz zobaczymy. Po czym to będzie poznać? No będzie więcej... Bo od punktów talentu i punktów doświadczenia zawsze dostaje się tyle samo, tylko bez, jest różnica w ostatnim zerze, bo punkty talentu lecą w mniejszych ilościach, o 10 razy. No i niestety za walkę dostajemy tyle samo, w sensie nie ma podwójnych punktów doświadczenia. Widzicie, 998 punktów talentu i 9980 punktów doświadczenia. To jest o 0 różnica, no. Czyli punktów doświadczenia zawsze dostajemy 10 razy więcej niż punktów talentu. I to jest norma. Runes of Magic. A szkoda. Ale to czekać, bo jak ja tu mam... A, bo ja robię znów tą samą misję. Jako dzienną ją będę robił. Okej. No niech będzie. Czyli muszę znowu pozbierać te tą rudę metali. 4 drewno razy 4 i 8.
8 morfkojadów zabić. Bierzemy sobie te rudy, czysta ruda, czarna ruda żelaza, czysta czarna ruda żelaza. Mamy jedną, od razu zabijemy sobie morfkojada. Jeszcze 5. Tu mamy drewno, więc zabiorę. I kolejna ruda. Ruda, żelaza. Jedna, ale najpierw sobie jeszcze wezmę deski. Deski już będą wszystkie, także za chwileczkę będę miał tylko do ogarnięcia sobie 5 mrówkojadów i będzie git. Ja? No. Mrówkojadzik. I jeszcze jeden strzał i powinno być, o właśnie tak, tętka. Jeszcze 4. O, nie ma. Czuć zapach. Dobra, tu mamy kolegę, który chce oddać swoją skórę. Co jest? Ten też nie ma. No to mi się nie podoba, że coraz mniej skór się pojawia. Tylko wydłuża.
tylko wydłuża tutaj czas wykonania misji. No co jest? Jaka przeszkoda? Ja tu nie widzę żadnej przeszkody. Teraz poproszę. No, tu jest. Okay. To jeszcze trzy. Padaj, padaj. I padł. A teraz zostaw skórę. Jest. To jeszcze dwie. No cóż. Gdzie uciekasz? Czemu tak? Czego mi to robicie? Ja chcę skórę. Coś powinienem mieć, co mi dodaje. Procent do... Upów. Co to było? Pamiętam, że coś tam miałem. Jakieś miksturki. Jest skóra. Super. Jeszcze tylko jedna. O. Szczęśliwy cel. Czysty umysł. No i spoko. Kuleczki. Cypluta piłka glu. Rodzaj zepsutej piłki z wyrytymi na środku inicjałami GL. Wygląda jak mały stróż. Co ja mam z tym zrobić? No nieważne. I mamy skórę. O, i kartę mamy. Kartę mamy. Pięknie. Plus 4 do obrony. No. I to mi się podoba. Dobra, to powrót. Jedna misja dzienna zrobiona. A ja sobie sprawdzę, czy... No nie. Lekarstwa, które mam, a mam, tak? Mam. To nie dla nich w takim razie.
Ładnie, ładnie. To nawet więcej niż dwa razy więcej. Co powinno być 800. Czyli 2,5 razy więcej za punkty doświadczenia za misję. No. Ładnie. Ładnie, ładnie. 2, 4, 6, 8. No prawie 10. No już dobiłem prawie do połowy levelu. To jest coś pięknego. A szkoda, że tak ten, bo spać mi się chce. Znowu. No ty, nie przejdę, trzeba iść inną stroną. Dobra. Jesteśmy w tym obozie. I poszukajmy tutaj czegoś, kogoś, po coś. Warsztaty Sprawiedliwości, Czarny Kodeks. Chyba coś czuję, że nie znajdę to, co szukam. Salanter, o. Jego miałem chyba odnaleźć, nie? Wyławca Patrast, powiedz Salanterze o wyniku ostatniej akcji. Proszę. Dla nas Salander, ochrona tronu żywiołów i bazy księżniczki to zaszczyt. Wybawca Patras. Dziękuję nadzwyczajnej posłańcze? Nadzwyczajnej posłańcze, ja już śpię. No i kto by pomyślał, że coś takiego się wydarzy? Skoro udało ci się odnaleźć Boga Czarnego Łańcucha, możesz odpocząć i resztę zostawić mnie. Pięknie. Cieszy mnie to, że mogę odpocząć. Wszystko jedno, co wezmę. Tak pójdzie na sprzedaż. Dobrze. Niecała godzinka live'u, nikogo nie ma, więc mogę spokojnie sobie tutaj go zakończyć, a wrócimy jeszcze dzisiaj, po prostu muszę zrobić sobie przerwę i tyle, ale dzisiaj jeszcze wrócimy za niedługo, za jakąś godzinkę, może dwie, na pewno dzisiaj jakiś live jeszcze będzie z Runes of Magic, więc ja się z wami żegnam i zapraszam już wieczorkiem na kolejnego live'a. Cześć!